Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Nieład przy parkowaniu aut wokół serca Suwałk nie podoba się radnemu Kamilowi Klinkowi i, jak mówił na sesji, również przedsiębiorcom prowadzącym tam swoje firmy. Nie budzi wątpliwości, że znalezienie wolnego miejsca na pozostawienie samochodu w tej części miasta nierzadko graniczy z cudem. I przyznać należy, co zauważa radny, że można tu zaobserwować również bardzo często samochody zaparkowane w sposób nieprawidłowy. Jak informuje Kamil Klimek, działający tam przedsiębiorcy oczekują zmiany, która ułatwi ich klientom dostęp do miejsc postojowych i, co za tym idzie, zwiększy ruch w ich firmach. Pomysł radnego idzie jednak znacznie dalej. Kończę bardzo ważnym tematem, od którego absolutnie nie możemy odwracać wzroku, a on dotyczy właśnie kwestii parkingowych. Temat, który z różnych przyczyn na jakiś czas odsunęliśmy, ale do którego absolutnie musimy powrócić, bo odnoszę wrażenie, że to jest taki trochę efekt kuli śnieżnej, a na pewno temat, który ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej podmiotom, które właśnie tam prowadzą działalność gospodarczą, a mowa o sercu Suwałk. Kończąc dzisiaj sesję Rady Miejskiej, zachęcam Państwa do spaceru do serca Suwałk. Sprawdźcie, ile aut i w jakich miejscach są nieprawidłowo zaparkowane. Ja wiem, że niepopularną decyzją jest wprowadzanie jakichkolwiek ograniczeń dla użytkowników pojazdów mechanicznych, ale nie możemy, to jeszcze raz powtórzę, odwracać swojego wzroku od tego problemu i to nie jest dyskusja na dziś. To jest dyskusja na długie jesienne wieczory i być może wypracowanie w szerokim gronie, w pełnym gronie Rady Miejskiej. Będziemy wsparci oczywiście odpowiednimi służbami, wypracowanie pewnego rozwiązania, które spowoduje, że ta część naszego miasta uwolni się od pojazdów. Nie mówię, żeby wprowadzać drastyczne rozwiązania wzorem większych ośrodków, ale być może, tu postawię znak zapytania, innego rozwiązania nie ma. Wypowiedź sugeruje powrót do pomysłu strefy zamkniętej dla samochodów. A o to chyba jednak przedsiębiorcom nie chodzi. Samym urzędnikom zakazać wjazdu i zaparkowania auta się nie da, ale czy trzeba wylewać dziecko z kąpielą? W końcu tuż obok jest siedziba Straży Miejskiej i tylko mandaty niosą dylemat. Jak tu ukarać radnego czy urzędnika? Niektórzy radni, w tym Kamil Klimek, z entuzjazmem namawiają mieszkańców, by ci przesiadali się z czterech kółek na dwa, co zaprocentować ma lepszą kondycją obywateli i wyższą jakością powietrza w mieście. Trudno podważać taką argumentację, bo korzyści są oczywiste. Ale nie ma róży bez kolców. I o jednym z takich kolców mówił podczas sesji radny Tadeusz Czerwiecki. Chciałbym poruszyć problem hulajnóg w naszym mieście. Chodzi o to, że część transportu miejskiego bardzo dynamicznie się rozwija, coraz więcej ich się pojawia na naszych chodnikach, ale stwarza to bardzo jeden poważny problem. Chodzi o to, że niektórzy korzystający z tych hulajnóg zapominają o tym, że po chodnikach chodzą ludzie, a hulajnogi jeżdżą z bardzo dużą prędkością. Gdzieś mniej więcej półtora miesiąca temu, jadąc ulicą Reja, z prędkością niecałe 50 na godzinę, zostałem wyprzedzony przez hulajnogę, która jechała po chodniku. To jest bardzo duże zagrożenie dla mieszkańców, jeżeli ktoś wejdzie na chodnik i będzie zderzenie. Dlatego bardzo bym prosił o pochylić się nad tym problemem. Ja tak na gorąco widzę takie dwa rozwiązania. Po pierwsze, wprowadzenie przymusowego montowania ograniczników prędkości w tych hulajnogach, a po drugie, żeby uczulić służby miejskie, także policję, że w przypadku zauważenia się takiej osoby, tak się poruszającej, żeby spróbować
to zatrzymać ją i no, ukarać mandatem po prostu. Policyjne statystyki sporo mówią o zdarzeniach z udziałem użytkowników hulajnóg. Od czerwca do 26 września odnotowaliśmy 10 zdarzeń drogowych z udziałem hulajnóg. To 9 kolizji i 1 wypadek, podaje Anna Wałecka-Chamiuk z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Do wypadku z udziałem hulajnogi doszło 19 czerwca przy ulicy Dwernickiego 15. Dwie nieletnie jechały na jednej hulajnodze i podczas wymijania się z rowerzystką doszło do zderzenia. Poszkodowana kierująca rowerem doznała złamania ręki. Również 19 czerwca nad zalewem Arkadia dwie nastoletnie dziewczyny poruszały się na jednej hulajnodze. Najprawdopodobniej jechały z nadmierną prędkością i doszło do wywrócenia się hulajnogi. O całej sprawie powiadomiono sąd rodzinny i nieletnich. Z kolei 21 czerwca na ulicy Bulwarowej kierujący hulajnogą 13-latek uderzył w samochód osobowy. 24 sierpnia na ulicy Kościuszki kierujący hulajnogą 14-latek nie dostosował prędkości i uderzył w samochód osobowy. 12 września na ulicy Raczkowskiej 12-latek uderzył w samochód osobowy. Wylicza pani Anna. I korzystając z okazji apeluję o rozwagę podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz ostrożność podczas jazdy są kluczowe, aby zapobiegać wypadkom i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg.